Cześć, dobry wieczór, witam się z Wami serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Mnie powaliło przeziębienie i od 3 tygodni mam problemy z zatokami. No i oczywiście za tym idzie zatkany nos. Mam wrażenie, że ostatnimi czasy nie mam najlepszej pasy do podcastu, a bardzo mi zależało, aby z początkiem roku szkolnego ruszyć pełną parą. Jak znacie dobre sposoby na poprawienie najlepiej naturalnie odporności, dajcie znać, chociaż mam nadzieję, że w najbliższym czasie już chorować nie będę. Dziś kolejna nierozwiązana sprawa kryminalna. Popołudnie, środek miasta, zdarzenie zostało nagrane przez kamery monitoringu miejskiego, a mimo to sprawca wciąż pozostaje na wolności. Dla Alice Sherman niezwykle istotna była rodzina. Jej dzieci były bez wątpienia centrum świata kobiety. Przez wiele lat tkwiła wraz z mężem w toksycznej relacji. Alice zdaje się, iż od najmłodszych lat wiedziała, co chce robić w życiu. Wychowywana przez rodziców, którzy przeżyli Holokaust, miała olbrzymi szacunek do życia, wolności, wolnego wyboru i drugiego człowieka. Kiedy przyszedł czas na decyzję o dalszej edukacji, kobieta nie wahała się. Wiedziała, że pielęgniarstwo, położnictwo to jest to, co chce robić do końca swojego życia. W trakcie nauki poznała swojego przyszłego męża, studenta medycyny z polskimi korzeniami. Alice była pochodzenia żydowskiego. Rodzice Stanforda, tak jak i jej rodzice, byli świadkami Holokaustu. Stanford uzyskał dyplom i otworzył klinikę okulistyczną. Pod koniec 1982 roku para wzięła ślub. Kupili pierwszy dom, a Stanford prowadził prywatną praktykę, która zresztą cieszyła się sporym zainteresowaniem pacjentów. Alice porzuciła marzenia o pracy w zawodzie i zaczęła spełniać się jako mama. W 1995 roku rodzina przeniosła się do nowego domu. Był dość pokaźnych rozmiarów. Musiał bowiem pomieścić 6-osobową rodzinę. Stanford i Alice doczekali się 4 dzieci: Johna, Johnsona, Jeremiego i Jennifer. Finansowo małżonkowie radzili sobie świetnie. Gorzej wyglądały ich relacje małżeńskie. Przeczytam Wam fragment wypowiedzi Johnsona. Mam wspomnienia z okresu, gdy miałem 3 lata, gdy siedziałem na dywanie w pokoju rodzinnym i zakrywałem uszy, gdy się kłócili. Policja była w naszym domu wiele razy przez całe nasze dzieciństwo. Ponieważ ja lub jedno z mojego rodzeństwa po prostu dzwoniliśmy na policję, kiedy się kłócili. Zazwyczaj to właśnie dzieci dzwoniły na policję z prośbą o interwencję. Policja na przestrzeni lat odnotowała wiele zgłoszeń odnośnie Shermanów. Dalsi krewni też zdawali sobie sprawę, że nie zawsze u Alice i Stanforda jest kolorowo. Jednak kobieta przez większą część małżeństwa nie skarżyła się na partnera. Bracia Alice lubili męża siostry, ale widzieli też jego mniej pozytywne cechy. Stanford ponoć lubił się chwalić, zdarzało mu się być zwyczajnie podłym, wrednym, chamskim. Z drugiej zaś strony zawsze można było na niego liczyć. Był obrotny, miał nosa do interesów i był hojny. Z upływem lat relacje stawały się trudniejsze. Dorośli tkwili w niezdrowej relacji, czego świadkami były dzieci. Przekładało się to na ich naukę, poczucie bezpieczeństwa, ale i postrzeganie rodziców. Stanford w 2004 roku postanowił zamknąć praktykę i zakończyć karierę. Miał wówczas 49 lat. Zdaje się, że mężczyzna dużo czasu spędzał w tamtym okresie na Florydzie, gdzie rodzina miała jakiś domek wakacyjny, i w Nowym Jorku. Alice postanowiła wrócić do pracy.
do życia zawodowego. Najmłodszy syn pary miał wówczas około 9 lat. Zaczął szkołę, co pewnie było dodatkowym bodźcem dla kobiety, by wrócić do zawodu. Podjęła pracę w Cleveland, zresztą oni mieszkali w Cleveland. Cleveland Clinic, Beechwood Family, na stanowisku pielęgniarki na oddziale związanym z zapłodnieniami in vitro. Praca, którą podjęła, miała związek z postrzeganiem przez kobietę życia, stosunkiem do rodziny. Z informacji wynika, iż Ellis wychodziła z założenia, że każdy, kto pragnie mieć dzieci i rodzinę, zasługuje na cud bycia rodzicem. Bliscy opisują ją jako niezwykle ciepłą, pomocną, uczciwą osobę. Jej przyjaciółka i córka wypowiadają się o niej w samych superlatywach. Jeden z synów zaś i brat Ellis przyznają, iż była zawzięta, zdarzało jej się wybuchać, a awantury małżeńskie nie były jednostronne. Mam nieodparte wrażenie, że część informacji jest stronnicza. Przedstawiają Ellis w sposób bardzo ciepły, bezkrytyczny, natomiast jej męża jako agresora. Tak jak wspomniałam przed chwilą, pojawiły się jednak głosy, że kobieta była bardzo temperamentna, równie gorąca w kłótni jak jej mąż. Zgłoszenia, które wpływały na policję w Cleveland, dotyczyły również agresywnego zachowania Ellis, nie tylko Stanforda. Moim zdaniem, podkreślam moim, oboje byli głośni, wybuchowi, nie do końca panowali nad swoimi emocjami. Do tej relacji małżeńskiej jeszcze wrócimy, ponieważ jest istotna. 12 grudnia 2004 roku najmłodszy syn pary zadzwonił na policję, ponieważ doszło do awantury między rodzicami. To zdarzenie miało miejsce w trakcie 8-dniowego, bodajże, żydowskiego święta Hanuki. W domu Shermanów trwała jakaś zabawa i dorośli jak to dorośli, no pokłócili się o nagrody. To oczywiście jest ironia. Jakby tego było mało, dzieci włączyły się do awantury. Córka stanęła po stronie matki, użyła niecenzuralnych słów w stronę brata i ojca. Chłopak rzucił krzesłem. 9-letni Jeremy wystraszył się awantury między rodzicami i rodzeństwem, wezwał policję. Nie jest to ostatnia wizyta, ani pierwsza policji w tym domu. Takich interwencji było naprawdę wiele. W 2005 roku policja zjawiła się ponownie. Ellis wpadła w złość, kiedy dowiedziała się, że jej mąż nawiązał ponowny kontakt z kimś o imieniu Larry. Nie mogłam ustalić, kim był Larry dla Stanforda. Kobieta uderzyła męża, rzuciła masażerem w telewizor i w samochód męża. Kiedy zjawiła się policja, Ellis natomiast powiedziała funkcjonariuszom, którzy przybyli na miejsce, iż Stanford wyzywał ją, groził jej, że ją zostawi, rozwiedzie się, pozbawi środków do życia, pieniędzy. Josh pewnego razu zadzwonił na policję, to syn pary, informując, iż matka ukradła z jego pokoju losy na loterię i kolekcjonerskie monety. Josh stał po stronie ojca, dystansując się od matki, zaś Jennifer wspierała Ellis. Na temat relacji Johnsona z rodzicami niewiele wiem. Nie ma co ukrywać, że w najmniej komfortowej, trudnej sytuacji był najmłodszy członek rodziny, Jeremy. Przynajmniej czworo jego krewnych żyło w konflikcie, obierając strony sporu i notorycznie się awanturując. W 2011 roku dla wszystkich stało się jasne, że małżeństwo nie przetrwa. Para, mimo że miała środki i możliwość mieszkania osobno w okresie separacji, spędzali ten czas w domu w Cleveland wspólnie. To znaczy wspólnie, w sensie mieszkali razem, chociaż no nie żyli jak małżeństwo. Miało to związek z podziałem majątku. Żadne nie chciało odpuścić, obawiając się, iż sąd uzna, że któreś z nich porzuciło dom i w trakcie sprawy rozwodowej przypadnie on któremuś z małżonków, właśnie temu, które wyprowadziło się z domu.
Para serwowała sobie kolejne przykre sytuacje, na które narażony był ich najmłodszy syn. Trójka starszych dzieci wyprowadziła się z rodzinnego domu. Alice opuściła wspólną sypialnię, a w pokoju, który zajmowała, zamontowała zasuwę, ponoć obawiając się męża. Kobieta z czasem zaczęła mówić o nadmiernej kontroli ze strony Stanforda. Twierdziła, że jest agresywny i może zrobić jej krzywdę. Wysyłała liczne wiadomości do znajomych, informując o negatywnym zachowaniu męża. Mężczyzna, nim Alice złożyła dokumenty rozwodowe, wspominał znajomym, że ma w planach rozwód. Żona go ubiegła. Czy mężczyzna faktycznie chciał się rozwieść? Stanford popadał ze skrajności w skrajność. Od miłego, uczynnego, kochającego męża po tyrana, który ograniczał dostęp córce i żonie do pieniędzy. Stał się wyczulony na wydatki, chciał kontrolować, na co kobiety wydają pieniądze. Małżeństwo spierało się również o kwestię kupna samochodu dla Jennifer. Alice uważała, że córka potrzebuje auta, zaś Stanford był odmiennego zdania. Z dostępnych informacji wynika, że Stanford chciał pójść z Alice na terapię małżeńską. Kobieta podejrzewała, że mężczyzna chce nią manipulować, więc odmówiła. Z jej korespondencji wynika, że nie widziała nawet minimalnej szansy na poprawę ich relacji. Alice zatrudniła prawnika z kancelarii Stafford & Stafford. Joe, który prowadził jej sprawę, stracił licencję na rok. W związku z zaistniałą sytuacją Alice dostała nowego prawnika. Ten jednak od początku nie przypadł jej do gustu. W sumie nie ma co się dziwić. Mężczyzna nie odpowiadał na maile, wiadomości, ociągał się z prowadzeniem sprawy. Kilkukrotnie odraczał posiedzenia z powodu nieprzygotowania. Kobieta chciała zmienić prawnika, ponieważ Gregory przez 6 miesięcy nie zrobił nic, by przybliżyć ją do rozwodu. Ale oszczędności mocno się kurczyły i Alice nie mogła sobie pozwolić na nowego prawnika. Tkwiła w tej beznadziejnej sytuacji, licząc, aż Gregory weźmie się do pracy. 24 marca 2013 roku w niedzielę Alice opuściła dom, mówiąc najmłodszemu synowi, że wybiera się do domu swojej matki, który stał pusty, ponieważ starsza pani przebywała na Florydzie. Obiecała nastolatkowi, że w drodze powrotnej kupi pizzę na obiad. Mijało się to z prawdą. Tego ranka dostała wiadomość od prawnika, aby zabrała wszystkie dokumenty i późnym popołudniem zjawiła się u niego w biurze. 26, czyli 2 dni później, miało odbyć się pierwsze posiedzenie w sprawie rozwodu. Należało się do niego przygotować. O 14:55 Alice wysłała do córki SMS z informacją o spotkaniu. Dziewczyna, jak twierdzi, miała wyłączone dźwięki w telefonie, nie słyszała sygnału wiadomości. Odczytała ją kilka godzin później. Kobieta poinformowała o spotkaniu również przyjaciółkę. Ta zaproponowała, że uda się z nią do biura prawnika. Alice jednak stwierdziła, że poradzi sobie sama. Mniej więcej około 17:30 kobieta zjawiła się pod budynkiem 55 Airview Plaza, gdzie mieściło się właśnie biuro jej prawnika. Kiedy Alice dotarła na miejsce, drzwi budynku były zamknięte. Wysłała więc SMS do prawnika z informacją, iż czeka na dole. Mężczyzna odpisał, że za chwilę będzie. Po kilku minutach ponownie wysłała wiadomość ponaglającą mężczyznę. Ten znów napisał, że za kilka minut zejdzie, by otworzyć jej drzwi. 9 metrów od wejścia do budynku nieznany napastnik zaatakował Alice nożem. Krzyk kobiety usłyszał mężczyzna pracujący obok w budynku. To on powiadomił policję oraz pogotowie. Mężczyzna mówił, iż Alice chciała mu coś powiedzieć.
jednak obrażenia, których doznała, powodowały dławienie się krwią. Jej nieme słowa nie zostały zrozumiane. O 18:14 w lokalnym szpitalu stwierdzono zgon Alice Sherman, kobieta wówczas miała 53 lata. Napastnik zadał ofierze 11 ran kutych, 8 w plecy, 2 w szyję i 1 w ramię. Śledczy bardzo szybko wytypowali podejrzanych. Cała sytuacja, jak i otoczka poprzedzająca morderstwo, wydawały się klarowne. Odrzucony mąż pragnie zemsty, nie chce dzielić się majątkiem, więc zabija. Prawnik, który ewidentnie kłamie, bo jak się okazało, nie było go w budynku, nie czekał na Alice. Wiele osób początkowo widziało spisek. Nie ma się czemu dziwić, bo faktycznie sytuacja wygląda podejrzanie. Sprawdzono miejski monitoring, zarejestrował on ucieczkę napastnika, ale z całą pewnością nie był to żaden z podejrzanych. Ilość ran zadanych nożem sugerowała, że musiała zrobić to osoba bliska kobiecie. Ktoś, kto wiedział, gdzie będzie o danej godzinie. Tą wiedzę mieli jednak nieliczni. O napaści na tle rabunkowym nie ma mowy, ponieważ kobiecie nic nie zabrano. Torebkę miała ze sobą, na sobie dość kosztowną biżuterię. Napastnik niczego nie zabrał poza narzędziem zbrodni, którego nie udało się odnaleźć. Podczas pogrzebu kobiety miało miejsce zdarzenie, które z całą pewnością nie spodobało się części żałobników. Jak to bywa w USA, bliscy osoby zmarłej mają możliwość wejść na mównicę, ambonę i opowiedzieć o swoich uczuciach, o osobie zmarłej. Tak też było na pogrzebie Alice, kiedy to Jennifer, córka kobiety, skończyła mówić. Na ambonie stanął Josh. Nikt się tego nie spodziewał. Mężczyzna zaczął przemowę słowami: czuję się, jakbym znajdował się w koszmarze. Mam wrażenie, że zaraz się obudzę i to będzie zły sen. Była najlepszą mamą na świecie. Szkoda, że nie byłem z nią bliżej. To nie jest w porządku. A sposób, w jaki umarła, nie był właściwy. Mam dość słuchania o tym historii w wiadomościach. Nikt nie wie, kto to zrobił. Od razu powiem, że mój ojciec nie miał z tym nic wspólnego. Mówię to w tej chwili, kontynuował, była najlepszą matką na świecie. I jeśli dowiem się, kto to zrobił, sam się nim zaopiekuję. Dom rodziny został przeszukany po zdarzeniu. Nie znaleziono tam nic łączącego domowników ze zbrodnią. Mimo iż policja zabezpieczyła monitoring, na którym widać napastnika oddalającego się z miejsca zdarzenia, nigdy nie udało się ustalić, kto zadał śmiertelne rany. Nie jest jasny motyw i płeć mordercy. Kilkukrotnie oglądałam to nagranie. Ono oczywiście jest pokazane w zwolnionym tempie. Napastnik jest ubrany tak, że nie widać wcale jego twarzy. Jednak mam nieodparte wrażenie, kiedy kamera pokazuje tył tej osoby, że jest to kobieta. W przypadku, kiedy widzę tą postać z przodu, nie mam już takiej pewności. Ten równy bieg jest dość specyficzny. Zdaje się, że jest to coś między truchtem a sprintem. Może powoduje to strój, który zresztą uniemożliwia zobaczenie sylwetki napastnika. W internecie dostępne jest tylko to nagranie, które możecie zobaczyć, ale z informacji wynika, że ta osoba miała na sobie dżinsy oraz zieloną kurtkę, co nie jest widoczne na nagraniu, to znaczy ja tam kolorów aż tak wyraźnie nie widzę. Sądzę więc, że ktoś musiał usiąść do tego nagrania i je chociaż trochę poprawić. Rok po śmierci Alice Jennifer złożyła cywilny pozew przeciwko ojcu. Chodziło o 2 miliony, które Stanford przelał na swoje konto, a były wcześniej na koncie Alice. Kwestia tych 2 milionów jest dość zawiła. Między 2001 a 2002 rokiem
otworzono konto na nazwisko Alice Sherman. Na to konto wpłynęły 2 miliony. A mniej więcej 10 lat później, na rok przed złożeniem papierów rozwodowych przez Alice, konto zostało zamknięte. Te informacje wypłynęły podczas śledztwa, kiedy to prawnicy i cały sztab ich pomocników pracował właśnie nad sprawą rozwodową pary. I dość jasno wynika z informacji od znajomych i rodziny, iż Alice nie miała wiedzy o tym koncie. Stanford był innego zdania. Mężczyzna twierdził, że żona powierzyła mu prowadzenie tego konta i doskonale o nim wiedziała. Na światło dzienne w trakcie tego procesu zaczęły wychodzić niepokojące fakty na temat Stanforda. Mężczyzna przyznał się do kilkuletniego romansu między 2006 a 2010 rokiem, a później było już tylko gorzej. Przyjaciel Stanforda zeznał, iż po otrzymaniu dokumentów rozwodowych Stanford był skupiony tylko i wyłącznie na żonie. Temat w rozmowach był jeden. Alice. Mężczyzna właśnie po rozmowach z tym przyjacielem zakupił rejestrator głosu, żeby nagrywać kłótnie z żoną. Twierdził, że kobieta wszczyna awantury i chciał mieć na to dowód w sądzie. Alice szybko jednak zorientowała się, że mąż ją nagrywa. Stanford cytował w złości fragmenty jej rozmów ze znajomymi. Wieloletni znajomy wspomniał również o rozmowie, jaką odbył, a raczej rozmowach ze Stanfordem odnośnie morderstwa doskonałego. Przyjaciel, który zresztą był byłym policjantem, został zapytany, jak popełnić, czy też jak powinno wyglądać morderstwo doskonałe. Ten jakże wspaniały kolega oczywiście podał Stanfordowi parę informacji, takich jak niekorzystanie z własnego auta, użycie innej metody niż pistolet, no bo ten może ktoś usłyszeć, przebranie, to znaczy zakrycie twarzy, dłoni. O, taka zwyczajna rozmowa między dwoma panami w średnim wieku. Stanford podczas rozprawy nie wypadł korzystnie. Prawnicy Jennifer starali się udowodnić, że środki z tego konta mężczyzna wykorzystał na uciechy własne. Podczas wojaży po kraju korzystał z klubów dla panów. W jednym z takich przybytków poznał tancerkę, w stosunku do której był natarczywy. Doszło do sytuacji, w której groził śmiercią owej kobiecie. Ta dość szybko ustaliła, iż imię i nazwisko, którym posługiwał się Stanford, nie należą do niego, a jego kuzyna. Oczywiście powiadomiono o zdarzeniu tego kuzyna, który pozwał Stanforda. Zarzuty miały związek z użyciem cudzych danych i bodaj z niesławieniem. Mimo iż wszystko wskazywało na to, że Stanford bez problemu wygrałby sprawę z Jennifer, ten zawarł z dziećmi, a właściwie głównie z córką, ugodę. Sąd mimo zeznań przyjaciela mężczyzny nie dopatrzył się znamion przestępstwa. Rozmowa na temat morderstwa doskonałego nie jest nakłanianiem czy też spiskowaniem w celu zamordowania kogoś. Bez większego problemu udowodniono, że pieniądze z konta zostały wydane na rachunki, między innymi szkoły dla dzieci. Potomni musieli również przyznać w sądzie, że to ze środków ojca utrzymywała się cała rodzina. Przez 2 lata śledczy kręcili się w kółko. Nie byli w stanie posunąć sprawy naprzód. Dopiero w 2016 roku udało się ustalić, że prawnik faktycznie mijał się z prawdą. Nie było go w budynku kancelarii, mimo iż zapewniał śledczych, że czekał na Alice w biurze. Nikt nie widział go tamtego dnia w kancelarii, to znaczy o tej godzinie. A co najważniejsze, jego telefon nie logował się w okolicy, a jego karta pracownicza została odbita, kiedy wychodził z budynku na godzinę przed przybyciem Alice. Zatem po co umówił się z kobietą na spotkanie? Dlaczego pisał jej, że jest w biurze? Wspomniałam wam już wcześniej, iż Alice wymieniła SMS-y z prawnikiem, czekając przed budynkiem. W ostatniej wiadomości kobieta pisze do prawnika, że poczeka na niego w samochodzie, ponieważ jest zimno.
Po wysłaniu tej wiadomości najprawdopodobniej oddalała się od wejścia do budynku i właśnie wtedy została zaatakowana. Jest to dość dziwny zbieg okoliczności, muszę przyznać, o ile jest to zbieg okoliczności. Co interesujące, mężczyzna już po ataku na Alice wysyłał jej wiadomości z pytaniem, dlaczego nie zjawiła się na spotkaniu. Mimo iż został przyłapany na kłamstwie, nie wyjaśnił, gdzie był w czasie, kiedy kobieta stała i czekała na niego pod biurem. Jego tłumaczenia były niejasne i z tego, co pamiętam, chyba do końca szedł w zaparte, że był na miejscu. Śledczy otrzymali nakaz przeszukania biura Stafford & Stafford. Nie wiem dokładnie, na jakiej podstawie udało się ustalić śledczym, że prawnik Ellis był odpowiedzialny za 2 zgłoszenia ataku bombowego na budynek sądu. Te zgłoszenia miały miejsce w dniach, kiedy Gregory Moore miał stawić się w sądzie i reprezentować swoich klientów. Stało się również jasne, że mężczyzna nie był kompletnie przygotowany do reprezentowania pani Sherman w sądzie. Aż sędzia podał mu ostateczną datę właśnie na wtorek, 2 dni po morderstwie. Tak długo odwlekał i chciał przekładać te rozprawy, że sędzia po prostu się zdenerwował, podał mu konkretny termin i powiedział, że to koniec odraczania rozprawy. Ciekawie, musicie przyznać, 2 mężczyzn, mąż i adwokat. Jeden zachowuje się co najmniej napastliwie, agresywnie rozmawia ze swoim przyjacielem, policjantem o zbrodni doskonałej, grozi śmiercią innej kobiecie. Opowiada znajomym, iż Ellis nie dostanie od niego nawet grosza. I prawnik, który umawia się z kobietą na spotkanie, na którym się nie zjawia, wymienia SMS-y z Ellis, nakłaniając, by zaczekała, po czym kobieta zostaje brutalnie napadnięta. Do tego dochodzą telefony autorstwa prawnika z informacjami o bombach w gmachach sądu, kiedy to pan Moore nie jest przygotowany do sprawy. Po tych wszystkich rewelacjach mąż został aresztowany w 2017 roku. Postawiono mu zarzuty manipulowania dowodami w sprawie Sherman, składania fałszywych zeznań, fałszerstwa, oszustwa telekomunikacyjnego i te nieprawdziwe zgłoszenia ataków bombowych. Mężczyzna został skazany za składanie fałszywych zeznań oraz za te telefony o bombach na 6 miesięcy. W sieci wiele osób wskazuje, że to właśnie adwokat ma związek z morderstwem Alice. Stanford z całą pewnością nie zabił żony osobiście. Osoba z nagrania nie odpowiada wyglądem panu Shermanowi, ale zawsze mógł kogoś wynająć. Tylko czy płatny morderca dopuściłby się zbrodni w biały dzień, w centrum miasta, naraził się na widok świadków i co istotne, pchnął Ellis 11 razy nożem? Czy zostawiłby kobietę, nie upewniwszy się, że zmarła? Kiedy ten mężczyzna, który powiadomił służby o zdarzeniu, wyszedł przed budynek, kobieta, mimo iż obficie krwawiła, stała o własnych siłach. Dopiero po chwili upadła na chodnik. Morderca musiał więc zdawać sobie sprawę, że Ellis żyła, kiedy uciekał z miejsca zdarzenia. Ważny jest też fakt, że kobieta nie powiedziała zbyt wielu osobom o spotkaniu z adwokatem. Zatem morderca musiałby ją śledzić. Czy nie byłoby łatwiej płatnemu mordercy zabić ją w drodze do pracy? Z całą pewnością miała jakąś rutynę. Po co śledzić kogoś i narażać się na zdemaskowanie? W takim razie, czy Moore mógł posunąć się do morderstwa? Czy był aż tak zdesperowany, aby zabić? Wydaje się to mało prawdopodobne, ale pewności mieć nie możemy. Przeciąganie przez prawnika oczekiwania Ellis przed drzwiami jest podejrzane. Ale co dałoby mu morderstwo klientki? Dlaczego nie chciał ujawnić, gdzie był? Podsumowując, obaj panowie zachowują się podejrzanie. Jeden z nich ma motyw, postawa drugiego sugeruje, iż wystawił ofiarę mordercy.
mamy nagranie napastnika. Tak jak wam już wcześniej powiedziałam, momentami mam wrażenie, że mordercą była kobieta. Nie jestem jedyną osobą, która tak uważa. Na wielu forach pojawiły się opinie, iż jest to właśnie kobieta. Ciekawa jestem, co wy o tym myślicie i jakie jest wasze zdanie. Śledczy są przekonani, iż w zbrodnie zamieszanych jest kilka osób. Nie padają żadne nazwiska, w żaden sposób nie wskazali, kogo podejrzewają o tą zbrodnię. Sprawa jest niewyjaśniona od 10 lat. Funkcjonariusze, którzy zajmują się morderstwem Alice Sherman, są dobrej myśli. Mają nadzieję, że w najbliższym czasie rozwiążą tą zagadkę. Dziękuję wam, kochani, za dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Na pewno usłyszymy się w przyszłym tygodniu, choćbym znów chorowała. I chyba sobie opowiemy o jakiejś sprawie z Polski, bo już bardzo dawno nic takiego żeśmy nie mieli. Dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Cześć.